O programie Zamówienia kompozytorskie dowiedziałem się jeszcze studiując na Wydziale Jazzu w Katowickiej Akademii Muzycznej. Stwierdziłem wtedy, że bardzo chciałbym wziąć w nim udział, ponieważ nie miałem wcześniej okazji pisać na większe składy. Spotkałem się z Piotrem w ubiegłym roku i zapytałem go wprost, czy byłby zainteresowany stworzeniem kompozycji na naszą orkiestrę i fortepian. On mówi, że ma pewien pomysł na utwór fortepian i skrzypce. Od słowa do słowa złożyliśmy projekt, uzyskaliśmy w lutym akceptację, kompozytor zabrał się ostro do roboty. 3 tygodnie temu zaczęliśmy próby. Nemesis to mój pierwszy utwór na skład większy, powiedzmy, niż jazzowy kwartet. Jest to utwór na skrzypce, fortepian z Towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej. Mając możliwość wykonania mojej własnej kompozycji, wspólnie z uczniami szkoły muzycznej, do której miałem przyjemność uczęszczać, to jest naprawdę wielki dla mnie zaszczyt i przyjemność. I również jest to w jakiś sposób wzruszające. Ja tremy już nie mam. Ja muszę, wchodząc na pulpit dyrygencki, pokazać im, że jestem pewny tego, że oni to zagrają wspaniale. Bardzo chcę, żeby ten utwór wzbudził po prostu emocje w ludziach, żeby zaciekawił, żeby miał różne odsłony, kolory. Denerwuję się, czy na pewno my jako soliści, improwizatorzy, ja z Bartoszem, czy na pewno poczujemy taki tak zwany lot improwizacyjny, jaki byśmy chcieli. Jak mam być szczery, to się trochę bardziej tremuje niż zwykle. Na scenie są dzieciaki i młodzież, które też widać, że patrzą na każdy jakby, na każdy dźwięk i na wszystko, co się dzieje na scenie, więc to jest jakieś też takie trochę nowe doświadczenie. Znaczy jest trochę tremy, ale jest taka mobilizująca. To, że profesjonalni muzycy mogą mieć kontakt z uczniami, z dziećmi, którzy uczą się w szkołach, jest sprawą w ogóle kluczową. Sam przypominam sobie, kiedy właśnie chodziłem do szkoły muzycznej, zdecydowanie takich sytuacji brakowało. One były oczywiście, ale było ich naprawdę za mało. Thank you.
praca z młodymi ludźmi, którzy kształcą się w tej szkole, jest naprawdę przyjemna, kreatywna. Widzę, że są zaangażowani. Rzadko kiedy trafia się utwór, w którym jest taki jazz, tak, w każdym momencie. Bardzo fajnie to z fortepianem brzmi, bo jak to sami graliśmy, to wiadomo, jak to jest. No, jak rozczytywaliśmy, to nie było tego takiego pazura, ale jak właśnie soliści zagrali z nami, to całkiem inny utwór. Zamawianie nowych utworów, nowych kompozycji dla zespołów szkolnych wydaje mi się szczególnie celowe. Kompozytorzy, jeżeli zamawiane są utwory poprzez szkoły, to już dogadujemy się co do składu orkiestrowego. Każda szkoła może jakby dostosować sobie swoje zamówienie kompozytorskie do tego, czym dysponuje w szkole. W związku z tym kompozytor pisze nie na jakąś wyimaginowaną orkiestrę, którą sobie wyobraża, tylko pod konkretne zamówienie. Zetknięcie się ze współczesnym utworem jest bardzo pouczające i powiem, że ze względów dydaktycznych jest to nieoceniona wręcz pomoc. To jest duża motywacja, właśnie granie z osobami, które no są słabne, dobry poziom po prostu. Tak, że są, które są rozpoznawalne. To jest na pewno dla nas też duże wyróżnienie. I to też nas motywuje do tego, żeby dalej ćwiczyć i indywidualnie, i właśnie orkiestrowo. Tak. Możliwość realizacji swojego pomysłu na utwór na żywo, na scenie i możliwość dodatkowo jeszcze wykonania go, to jest naprawdę niesamowite doświadczenie.